Sponsorem programu jest Oppo, producent smartfonów oraz rozwiązań Internet of Things. Cześć, jak co sobotę, Szpany i Dzbany, czyli nasz przegląd wydarzeń ze świata nowych technologii, tych wydarzeń, o których pisaliśmy rzecz jasna w ostatnich dniach. Zapraszam do oglądania. Na początek coś świeżego, bo od 17 listopada, czyli od wczoraj, każdy polski obywatel może już w prosty sposób zastrzec swój numer PESEL, korzystając z profilu zaufanego. Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL zapowiadana już wiele miesięcy temu i wreszcie zostaje to wdrożone w naszym kraju. Warto przypomnieć, że choć PESEL nie jest aż tak wrażliwą daną jak na przykład numer dowodu osobistego, to jeśli wpadnie w niepowołane ręce, będziemy mogli po prostu spać spokojniej, że nikt nie weźmie na nas kredytu ani nie wyrobi sobie nowej karty SIM. Najprościej zastrzeżenia można dokonać w aplikacji mObywatel. Jak to zrobić, opisaliśmy w artykule na naszych łamach. Link do niego znajdziecie w rogu ekranu. Trzeba jednak zaznaczyć, że do używania aplikacji mObywatel potrzebny jest oczywiście profil zaufany. Jeśli cenicie swoje bezpieczeństwo, to jest to krok, który naprawdę warto wykonać. Za nami już pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i patrząc na liczby, jakie wykręciła transmisja z obrad, można śmiało powiedzieć, że duża frekwencja w trakcie wyborów nie była żadnym przypadkiem. Nowe polityczne otwarcie w Polsce cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory transmisję obejrzano ponad 800 tysięcy razy, a w trakcie przekazu na żywo oglądało go nawet 40 tysięcy osób jednocześnie, co sprawiło, że materiał trafił nawet na kartę na czasie, która pokazuje najpopularniejsze nagrania w serwisie YouTube. Takie zainteresowanie sprawami państwa, czyli tak naprawdę wszystkich nas, bardzo cieszy. Trzymamy kciuki, aby nie okazało się ono tylko krótkim trendem, a i pierwsze posiedzenie pokazało, że w tym sezonie będzie się działo we wtorek ciąg dalszy. Xiaomi, czyli firma, która w zasadzie ma w swojej ofercie każdy przedmiot, jaki tylko moglibyście sobie wyobrazić, w końcu pokazało swój zapowiadany od pewnego czasu samochód elektryczny. Pierwsze elektryczne auto Xiaomi zadebiutuje w Chinach już w lutym przyszłego roku, a później być może trafi także na zachodnie rynki, w tym do Europy. W sumie firma szykuje trzy warianty: SU7, SU7 Pro oraz SU7 Max, a do wyboru będzie pojazd z napędem na 2 lub 4 koła. W tym drugim przypadku auto będzie miało aż 663 konie mechaniczne mocy. Jeśli chodzi o inne osiągi, to niższy wariant auta rozpędzi się do prędkości 210 km na godzinę, a droższy pojedzie z prędkością nawet do 265 km na godzinę. Co ciekawe, auto będzie napędzane też systemem operacyjnym HyperOS, tym samym, który pojawi się w smartfonach tej firmy, zatem niewykluczone, że oba produkty będą ze sobą zintegrowane. Na szczegóły musimy jednak jeszcze poczekać. Ostatnio w Szpanach i Dzbanach wspominałem o spektakularnym zdjęciu Księżyca, którego autor spędził wiele godzin pracy nad nim, a dziś pora na Słońce. Nagranie Miguela Claro, które widzicie, to efekt kilkugodzinnej obserwacji Słońca, w trakcie której autor wideo wykonał ponad 240 zdjęć jego powierzchni. Efekt robi niesamowite wrażenie, możemy bowiem z bliska obejrzeć tu aktywność słonecznej powierzchni na czele z pasmami plazmy unoszącej się setki kilometrów nad powierzchnią gwiazdy. Całość robi wrażenie, link do pełnej 90-sekundowej wersji znajdziecie w opisie oraz w prawym górnym rogu ekranu. Samsung poinformował o udanym ataku hakerskim, który przeprowadzono na serwery brytyjskiego oddziału firmy. Łupem cyberprzestępców stały się informacje o klientach, a cały proces trwał prawie rok. Atak polegał na wykorzystaniu luki bezpieczeństwa w brytyjskim sklepie internetowym marki, a cały proces trwał od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020. Dostęp do danych klientów odbywał się poprzez nieznaną z nazwy aplikację biznesową firmy trzeciej, która pozwalała na łatwe uzyskanie dostępu do danych gromadzonych na serwerze. Co więcej, atak odkryto dopiero 13 listopada, a więc ponad 3 lata po fakcie. Jak podaje producent, łupem hakerów mogły paść dane personalne, numery telefonów, adresy e-mail czy adresy pocztowe. Na szczęście w ręce przestępców nie padły dane dotyczące płatności czy też hasła do kont klientów. Na chwilę jeszcze wracamy na wiejską. Donald Tusk zaliczył wpadkę podczas pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. Lider Koalicji Obywatelskiej, nie zważając na kamery, odblokował telefon, ujawniając przy tym swój kod PIN. Nagranie oczywiście nie uszło uwadze branżowych mediów. Były premier przez przypadek ujawnił, że PIN składa się z kilku takich samych cyfr. Pozostaje mieć nadzieję, że lider Koalicji Obywatelskiej z tak beztroskiego podejścia do bezpieczeństwa swoich danych wyciągnie wnioski i od tej pory podejdzie do nich z większą dozą
uwagi. Polecamy oczywiście biometrię, Face ID, wybór jest całkiem spory. To zresztą nie pierwszy raz, gdy kamery sejmowe uchwyciły coś, czego bohaterowie danych ujęć woleliby nie ujawniać szerszej publice. I na dziś to już wszystko w Szpanach i Dzbanach. Kolejny za tydzień, a ja się z Wami żegnam. Do następnego, cześć. Sponsorem programu było Oppo, producent smartfonów oraz rozwiązań Internet of Things.